Witamy was wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku naszego customu Another Winter Castle. Jest ze mną Ania. Cześć, witam i wszystkich. I Desełko. A witam, jestem. No i co, ciśniemy dalej, nie? Ciśniemy, aha, musimy tą... No ja jestem przy dźwigni, dokładnie. No i otwiera się przejście, działa, tylko pewnie ze złej strony jesteś. Dobra, zapalę jakąś flarę, bo tu ciemno. Jezus, to tak głośno. Dużo skrzyneczek. No są skrzynki. Ale nic nie ma tutaj, Co to jest? Aha, to są flary chyba. Tak, flary, no. One, tak tu, one tak tu wyglądały, no. Takie nie zapałki pamiętam. Chyba trochę, nie wiem. Tak dziwnie to wygląda. Dobra, my mamy coś do tych bełtów? Jakąś broń? Nie, chyba jeszcze chyba nie. Nie. Okej. Okay. A tu jest jeszcze na górze skrzynka. A roślinka jakaś? Jest roślinka. Widzę manki i widzę, Boże, i widzę takie... No te. Jest manki. I widzę, Boże... Drabinkę. I gzyms. Nie, o to nie, nie o to. No to ja. Na czym się rolujemy, bujamy, tak i tak dalej. Drążek. Tak, właśnie widzę drążki. Ej, nie mogłem się złapać tej tego manki. Nie. Głupie. Dlaczego? Właśnie też nie mogę. O, dobra, udało mi się. O, proszę. Jakieś łańcuchy, nie łańcuchy. No, żeby tylko te łańcuchy nie zrzucały, ja sobie to zapiszę, bo nie, też tak nie, może nie, być, przenika. Nie? Jak coś, ona przenika okay. Potem. Creepy to wygląda. No, klimat jest taki, powiem wam, gęsty. Wcale nie świąteczny. No, ustaliliśmy ostatnio, że to Halloween, święta. Taki crossover. Crossover. Ej, a dlaczego ja nie mogę na tą drabinkę? A ja mogę. O, teraz mi się udało dopiero. W ogóle... Już mi się myślałem, że zbaguje. I co z rolem do tyłu, tak? No, tak mi się wydaje, bo no, tam było. No, tak. No. Ulala. Ja nie umiem tych drążków. Jest. Po prostu alt wciskam. Ja w ogóle puszczam wszystko, alt wciskam, ja wszystko robię jednocześnie. Okej. Ale to ja akurat chyba też tak robię. Nie, to ja teraz nie puściłam niczego oprócz alta. Dobra, idę na bok. Nie skaczę do tyłu, tylko... O! Mamy panów tu, proszę bardzo, dobrze. Jezu, panów? No już mieliśmy z nimi. A, no, tych takich zombiaczków, nie? No gin! Jest. Matko, jest ja powiem wam, że nie tam. Do końca wszystko to pamiętam, co ostatnio my żeśmy robili. Aha, to jest dojście no, do tej ja też tak średnio. A, wiem, było coś. No ale nadal jakby... Aha. Ale czekaj, no. Tutaj trzeba zrzucić kloca, żebyśmy mogli się szybko dostać na górę i zrobić tą czasówkę. To jest jakaś kratka zamknięta. Tak, i na dole była ta czasówkowa. Nie mogę zapisać, miałam tak. To samo w zeszłym odcinku. Tylko Aniu, musisz najpierw tam wcześniej korytarz taki był, zrzucić sobie kloc. No właśnie. I co to? No, taka odnoga była jedna. No. No dobra, to ja pamiętam. A gdzie ta? Aha, ta dźwignia to jest ta tutaj naprzeciwko. Tak, tak. I to jest czasówka. Czyli teraz wracamy tam na górę tą samą drogą, co żeśmy tutaj zeszli, że tak powiem. Mhm. No tak, było coś, pamiętam. No to zmieniło, tak mi się wydaje. No matko, ale to... O Jezus. Zrzuciłaś? No, a ten... No i teraz ta dźwignia tam na dół, nie? Naprzeciwko. No, wiem, tylko... Już się tego nie przesuwa, tak? To po nie. Co to było, że się to zrzuca? No, żebyś miała teraz skrót. Skrót do tej czasówki teraz, nie? Okej, okay, a następna dźwignia podwyższa ten klocek tam na zewnątrz. No nie zamknęło mi się przed ryjem. O, muszę jeszcze raz to zrobić. Już nie mogę zejść teraz stąd. No bo bez tego klocka byśmy tam nie wrócili, nie? Jezu. Stój. Udało ci się? No, ja jestem teraz przy... Aha. A nie, bo tobie się to udało, bo już mówiłaś, że tam dźwignia jest kolejna. No, tak. Ale myślałam, że pytasz jeszcze o tego klocka, bo w sumie nie wiem, czy on jest... Nie, on chyba nie jest już czasówkowym, tak mi się wydaje, że nie. Bo dobra, tak w sumie zlamiłam tyle razy i... A ten klocek, no, dobra. Ale chyba nie jest, bo mówię, że zlamiłam tyle razy i chyba nie jest czasówką. Ale to czekajcie, ten klocek jest... Aha, no tu... Jezus, jakie tu są te przejścia. No, no takie. Skosy są takie. No mi za drugim razem się udało. Za pierwszym razem obiła mi się ryjem. Dźwignia. No. Jeszcze tam można było. Ale ja w ogóle bez sprintu tam biegałem, nie? A to, no, to tak.
Nie, chyba ja użyłam jakoś chyba raz sprinta, tak mi się wydaje. Ty baba jędza jedna. Co? A nic. Dobra, jakaś drabinka. No nie! Ciągle zahaczam o coś, co zjeżdżam. A, okej. Okay. Ja w ogóle na ten klocek, który zrzuciliśmy, to skakałem za pierwszym razem z łapkami, a za drugim razem mi się udało na niego wskoczyć bez łapek w ogóle. No pewnie się da, bo ja trochę za wcześnie wyskoczyłam. A się tak, czy nie? No błagam cię. Ej, tam coś jest, ewidentnie. Jakie znajdźki, o, widzę, dobra. To. Co, na prawo mam iść po tym gzymsie? Właśnie na prawo poszłam. A tu się nie da odbijać. Znajdźki jakieś. Tak, i tu jest... Jeszcze do tej drabinki się tam podniosło. Tak, 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 tak. Sekret. No. Sekret? No właśnie tak myślałem, bo tutaj tak to wygląda dziwnie, że można chyba się podbijać, nie? Z tak, tego. To jak Aniu wejdziesz tam po tej drabince... O jest, o jest. To trzeba iść, skoczyć na dach i najpierw na prawo tego dachu. A co to jest? Ślimak. Ślimak, bo tam wtedy była wieża Eiffla, teraz jest ślimak. Jezus. Urocze. No, słodkie. Teraz sobie go obejrzę w inwentarzu. A teraz nad lewo, to ja tam widziałam, bo oddali była chyba dźwignia bodajże. A w sumie we Francji się je takie ślimaki chyba, nie? Stamtąd pochodzą. Że co, jeszcze raz? Takie, mówię, że ślimaki się chyba we Francji, nie? Stamtąd pochodzą no, takie. Tak, nie zjadłabym. Potrawię, ja też bym nie zjadł. Nie, bo tak próbuję, wiecie, połączyć sobie wieżę Eiffla ze ślimakiem, dlaczego takie sekrety, nie? No tak. W sumie bardzo dobra droga dedukcji. Ale zobaczymy, jakie będą kolejne. Bo mamy dwa dopiero, tak? Czy więcej mamy? Zaraz sprawdzę, bo nie pamiętam, szczerze mówiąc. Trzy. Trzy mamy, okej. Okay. To się otworzy. A teraz na tej drabince, co wyście wtedy byli, co była ta kratka taka zamknięta, kojarzycie? Było coś, no. Tutaj zaraz jak się wchodziło do tego pomieszczenia, jakby... Aha, zginę. Nie. No, w sumie można wziąć apteczkę. A pamiętacie tych takich rycerzy tutaj, co oni tak się zaznaczali na zielono-czerwono? Pamiętacie to? Było, było. Ale nie pamiętacie, którzy tam się zaznaczali na zielono? No nie, w sumie nadal nie wiem, do czego miałoby to służyć. No może jakaś zagadka będzie z tym potem. No może, ale jakby dalej nie mogły nigdzie tego jakby przepasować. Okej. Okay. I co, Aniu, masz ten sekret? Chyba tak. Wow. Dobra. Dobra, tylko tu się zjeżdżam. Ale mam. Tu jest? Dobra. To jest? No to co, ja na dół schodzę, tak? Tak, co to jest? Ale co znaczy? W sensie tam już po tej drabince weszłaś, tak? Aha. Nie, no to ja jeszcze jestem na dole. Hope? Co? Hope, tak jak był na tak, takie tyle. Teleskop. No, takie tylko teleskop. Wiem, że hope w sensie jako nadzieja, pan. Hope. Hope. No, w sumie znalazłam nadzieję. Dobra. Na ukończenie tego customu. Nie no, damy radę, a faktycznie. Nie, no, ej, ale do czego to? Jest custom. Nie wiem, bo w sumie rzeczy... No i co teraz? No właśnie, co teraz mamy zrobić? Tu nic więcej nie... Nie było, że tak to ujmę. A tu jest w ogóle naprzeciwko ten krzyż taki, co Aniu mówiłaś kiedyś tam o nim. Aha. Ale to a słuchajcie, a może my się tak upieramy, a może ta zbroja wcale nie jest potrzebny hełm i na przykład my mamy, bo ja połączyłam jakby wszystkie części. A mamy mam wszystkie całość, hełmu, tak? Mam całość, tylko nie mamy hełmu, a może wcale tego hełmu nie potrzeba. A, bo ja nie połączyłem w ogóle góry no z dołem. Ja połączyłam, tylko no... Ale przecież to nawet jest napisane complete, jak połączysz. Aha, a gdzie w ogóle tą zbroję trzeba dać? Co tam się wydarzyło? No właśnie. Ja co? Nie, bo coś słyszałem w tle, ale nie wiedziałem do końca, co tam się działo. Jakieś, wiesz co, mój mąż, wiecie co, mój mąż otworzył drzwi i tak mi pokazuje, wiecie, ręką, jakby no przeszło, nie przeszło. Zakomunikować. Boże. Przeszło, nie przeszło. Dobra, poczekajcie, faktycznie jest, jak się to połączy, complete w no jest, tylko że mówię, no, tak się nastawiłam, że hełm może... Nie, ona coś mówi. Ale gdzie to się wtryniało? Właśnie. No tam na początku w bibliotece. A, był taki stojak faktycznie. Ale chyba mamy wszystko, bo tu już ona stoi, jest cutscenka, czekaj. No to tak, no bo to nawet jest complete nazwane przecież w ekwipunku. A to tego nie doczytałam. Dobra, no to jej wkładam to. Ale byliście tam, gdzie się otworzyło tą dźwignią po tej drabince? Tak, no tak. I, ten i tam jest ten skołb cały. Okay. Już kurde, nie mogę zejść na panie.
The detailing matches that of the illustrations you would know from. No, mam jakieś sekretne przejścia. The armor of the princess, without a doubt. Let's put it on a stand. No dobra, to ja to wtrynię i co, poczekamy na Anię może, co? Tak, tak, tak. Wsłuchuję się i poczekamy. Ale mnie coś dzisiaj łeb boli, nie wiem, jakiś taki... O nie! No, no co? No nie, na Galaturze tam mogą być te pająki w tym pomieszczeniu. A i shotguna nam dała, tak? Mhm. Nie, no daj ta spokój, ja nie chcę tam schodzić. A, no i ten jeden koleś tam zszedł i jeszcze nie wrócił. Pewnie jest w takim kokonie. Pewnie tak, i będziesz musiał go uratować. Nie, 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 ja nie chcę pająków. Pewnie będziesz chciał go ratować, kokon odwalisz, a tam będzie wielki pająk. Weź! Daj mi spokój, to miał być świąteczny custom, a nie jakiś faktycznie Halloween. No a co, w choinkach nie ma pająków? No, w takiej sztucznej domowej to niekoniecznie. Jak wyciągasz z szafy po roku czasu świąteczne ozdoby, nie no, ma, nie może tam być pająka? Szczególnie ze strychu, nie? No, no właśnie. Dobra, czekam przy tej bibliotece otwartej. No ja tutaj też czekam. To co, schodzimy na dół? No, chodzimy dobra, tam? Gdzie ty, dobra, gdzie ty no w tej biblioteczce. Znaczy, no domyślam się. O kurde, ja pochodnik nie potrzeba. Mhm. Bierzemy pochodnie. No ale to masz w ekwipunku, nie? No mogę. A że tu. No trzeba podpalić, bo jest tam do podpalenia, widzę. No dobra, no to idę. Ale gdzie? Na lewo. A na lewo, tak? Tu, no widzę. O matko, to gdzie to się otworzyło się coś. O kurde, pytanie, czy my idziemy tam dalej. Musisz z ekwipunku, nie? Wyciągnąć sobie pochodnie i podpalić. Ja bym na razie poszła jeszcze w głąb, zanim bym się tam cofnęła. I tam na lewo. Do podpalenia. Na lewo zaraz jest takie, nie? Do podpalenia. O kuźwa. O nie, ja widzę te pajęczyny. Ja nawet olewam to w pochodnie. Biorę od razu shotguna. Ale jest dźwignia naścienna, wiesz? Ale nie, nic mnie nie atakuje. Jezu, jakie to są klimaty, Boże, jakieś cele. No. Gdzie się przesuwa? A dajcie spokój. To jest niby świąteczny custom. Sam żeś wybierał. Ale serio, to ma X-mas kategorię, no jakaś kpina. To już zaraz napiszę na terenet, co o tym sądzę. Wiecie co? Ej, ale ja tak, nie wiem, o co tu głąb, chodzi. No ja już wiem, w głąb sali jest dźwignia naścienna. Chciałam łomem otworzyć kratę, ale ona się po niej wspina. A, ale po której? Po jakiejkolwiek? Po jakiejkolwiek chyba. No mogę, no ale i co, do tyłu mam odskoczyć? Nie rozumiem. Tak, na te łańcuchy są tutaj takie. O Boże. Są łańcuchy. Ja pierdzie! Ona serio się tego łańcucha złapie? Tak, złapałam się. Ale jaja. No jaja, jaja, powiem szczerze. Aha, i tu na końcu chyba jest manki, tak? Tak, i z manki do tej naściennej. Ona się na tym nie huśta, nie? Nie, nie, tylko tak do przodu skacze. Ja pikola, ale jazda. A, i wszystkie się cele otworzyły. No, ale jak ona ma mi doskoczyć do tego drugiego łańcucha? Za daleko jest. Nie. Doskoczyła ci? Tak. Aha, tylko niżej musiałem ten, dobra. A, że tu. Ale jaja. No dobra, ale to co, tu tylko z majtki A to tyłem są? Trzeba skakać, czy... Z rolem, nie, nie. No, w sensie. Ale w sensie z kraty? Z tego łańcucha. A, nie, z łańcucha, przodem. Do przodu. Mhm. Okej. Okay. Co, tylko znajdźki? No właśnie tak na razie same znajdźki mam, o co chodzi. A może coś tu podpalić w celi trzeba? Nie? Kurde, nie wiem, no wszystkie... Nie, no woda tu jest w jednej Poczekaj, celi. Jeszcze nie dolazłam do żadnej wody, a no teraz widzę wodę. Na razie we wszystkich było, tylko nie w tej. Okej. Okay. No tam do wody trzeba. Dobra, no to widzę. A ile tych znajdziek było? Dużo? Dużo. Dwie? Aha, okej. Okay. Nie chcesz, nie zbieraj, no ale Nie, no sporo. Zbieram, jak będą te pająki, to wiesz. No, tam też nabojki. Tu co? Chodź. No, nabojki. Tu. Ale fajne z tymi łańcuchami, w sensie. Pamiętajmy, że tam się otworzyło, wiecie. No wiem, wiem, ale to w posiadłości, to jak stąd wyleziemy, nie? No. Jakby nie widzę tego zbyt często w customach, tego rozwiązania z tymi łańcuchami. Przeważnie, no, liny są, nie? Standardowo.
Rozwalę. O Jezu, jak to jest ciemno. O matko boska. No, ciemno. Pod tą wodą. Tu jest przejście, tam jest przejście, cholera wie, którym iść. Ale pod wodą jest jakiś labirynt? Nie. A jak się wypłynie, tak? A ile jest tych flar jeszcze mam, tak w ogóle? Gdzie są te flary? 61. O Jezu! Jezu! Masakra! Co to miało być? No nie, jeszcze, jest jakie one mają odgłosy obrzydliwe, te pająki. Wiecie, co wam powiem, że chyba jednak będzie ta potrzebna pochodnia. No gdzie ten pająk jeszcze jest? Słyszę go. Ale zaraz się przekonamy. Masakra. Obrzydliwe są te pająki. To jest tutaj. Ale ja jeszcze słyszę. A co jest tu niby? A, to jest jakaś pajęczyna, nie przejdziemy przez nią? Tak, myślę, że trzeba ją podpalić. Okay. Się wróciła po tą pochodnię. Pająków? Ale, obrzydliwe mają odgłosy, jak giną, po prostu. No. Ej, w ogóle mają obrzydliwe odgłosy. Ale słyszę jeszcze gdzieś tego pająka i on nie chce ale mi wyleć. Ale nie podpalimy tego tutaj, no bo jak? O, jest. Że wodą żeśmy tu przypłynęli, no jak to podpalimy? To no ale ja idę tam, na razie ta. Idę tam dalej, tak. No, to mówię tą dalszą ścieżką. Jezu, jak tu jest ciemno. Ja, Witor. Coś, co to był za custom, że się podpalało pajęczynę? Kurde, nie wiem, czy jakiś świąteczny nie ogrywałam. Czy tu też mnie coś zabije? W sensie... Tu jest jakaś dźwignia. Nie jest dźwignia, jest. Można na to wejść? Można, dobra, bo już myślałem. Taka zapadnia jakby tu jest. O kurde. Jaka muzyka! Mam nadzieję, że to nie jest czas. Wow. Czasówka? Tak, słyszę tykanie. Czy o nie? Nie. Nie, czekajcie, bo już zgłupiałem. Czy to jest czasówka? Tak, odciągnęło się. Tylko się zastanawiam, ale gdzie iść, bo jakby nie wiem. Gdzieś na górze, ale jak tam skoczyć? A tu jest jakiś drążek, tu jest, dobra, tak. Dobra, widzę. Mhm. No jest drążek, czyli tu i po tym drążku, tak? Mhm. Tak. O masakra. Nie widzę. Drążka? No. Z takiej skały. O, no już spieprzyłem. Na rogu jest taka skałka, na którą można wskoczyć. I stamtąd do drążka wtedy. Ja pikolę. Nie możesz też? Znaczy, mam tylko już syp. Dobra, mam to. Mam. No ale właśnie. Nie, no przecież to jest tak wyżyłowane, ja tego nie zrobię. To też jest czasówka, czy nie? Następna. A dajcie spokój z tą czasówką, kuźwa. A, tu można jeszcze... Popieprzone. Nie, jest okej. Okay. Nie ma źle, ale... Nie ma źle. No, nie mogę się chwycić tego. Drążka? No. No właśnie, właśnie. Co to robi? Dobra, udało mi się. Na górze jest łańcuch. No, naprawdę. Wiecie co, no łańcucha spuszczamy na dół taki... Ej, ale ta druga dźwignia nie jest czasówką. Nie, i na samej górze jest łańcuch, który opuszcza nam takie... Taką jakby klatkę z pochodniami, ale to się nie pali, więc jakby... Ja tu czegoś nie widzę? Jest tu jeszcze jakaś dźwignia, której nie widzę? A gdzie ja mam teraz skoczyć stąd? Nie wiem. Tam na drugą stronę? Czy ja tam nie doskoczę? Ja mam iść z tym. A nie, tam jest łańcuch. Nie. Nie, no nie doskoczę ja do tego łańcucha. Ja tego nie zrobię w ogóle z tej czasówki. Zrobisz. Czekaj, czyli co to robi? Nie mogę. Akurat jak my wykminimy, co tu trzeba zrobić, to ogarniesz, ale jakby... Czekaj, tam jest manki? A tam jest. A tu jest się manki. To otworzyło, Boże. Ale jak po tym manki... Aha, może na ten łańcuch z tej klatki? Ej, może tak być. Jak to łańcuch z tej klatki? No, klatkę sobie uwolniłeś? No gdzie? Ja w ogóle dopiero zobaczyłem ten taki gzym, który się wysunął. Mam to zrobić, bez sensu. No, chyba żart. Ale już ci mało brakuje? No Aniu. Właśnie... Że tamto. Tak trochę. Znaczy, wiesz co, patent jest taki, że trzeba z tego drążka tak się dobra, złapać... Dobra, się. No. Zaczynam mówić od razu, jak zwykle, a nie się udaje.
No obniżyliśmy to, no i co? No ale ja... Aha, i chcesz teraz skoczyć na ten łańcuch, tak? No, ale nie, to nie, ale nie obniżyliśmy, to wróciło z powrotem. Dobra, źle, nie tak. Do góry bym chciała. Ja tego nie czaję. Tu jest jakaś drabinka? Ej, tu jest jakaś drabinka. Aha, ale tu się wracamy na dół. Nie no, dobra, obniżyło się to przecież. No i co? No i teraz z tego na manki, tak? Tak, no to wskocz na to. Bo no jak czekaj. Mi pokażesz jak, to wskoczę. No próbuję. Tak? Dopiero pierwszy raz. I co się dzieje, kiedy próbujesz? Złapała się. Na tą, na to, co się obniżyło. Skoczyłem na łańcuch to, co się obniżyło i z tego no na manki. No to nie ma szans, bo ją przesuwa cały czas. No to mnie nie przesunęło. Nie, ale ja mam trochę inny pomysł, żeby to zrobić. Ale to jest kolejny łańcuch. No wiem, Boże. Właśnie ja na ten kolejny bym chciała bezpośrednio. Ale na ten kolejny ona przenika, więc ja nie wiem, czy ona się złapie tego kolejnego. No to ja nie mam zielonego pojęcia, jak ty wskoczyłeś na ten normalnie łańcuch. Za pierwszym razem. Ale no nie ma takiej opcji, Mariusz, bo ją przesuwa po prostu. W ogóle mnie nic nie ruszyło. No i spadłem, no nie złapałam no nie się ma tego szans. Drugiego. Po prostu przesuwają cały czas. Ale ja nie wiem w ogóle, co ja mam zrobić na tym manki, bo... Aha, to wygląda, no jak trzeba co masz było zrobić? Przecież masz przejście otworzyć, na tak? Ale nie można tam się dostać manki, bo jest, wiesz, cegły są. Nie, to manki nie prowadzi do samego końca. Muszę się złapać chyba tego drugiego łańcucha, ale ona mi się nie chce złapać go. No kuźwa, nie wiem. Co, Aniu, mówiłaś? Że wygląda tak, jakby trzeba było otworzyć jakby to co jest pod, pod tą spodem. Klatką. Tak, pod tą zapadnią tak jakby, nie? Nie wiem, czy ty masz problem, bo ja to zrobiłam. Ja nie mogę się tego co złapać. Co teraz mam zrobić? Jesteś teraz gdzie? Jeszcze raz? No bo ten łańcuch pociągnęłam, ta klatka taka spadła, śmieszna. Tak. No i teraz musisz jakby zejść do niej tam niżej, pięterko niżej i wskoczyć na ten łańcuch tej klatki, która się obniżyła. Aha. No i co, Zesoko, wskoczyłaś w końcu? Tak. No widzisz, jakie easy to było? Tak, bo ja od innej strony, w sensie z innego boku, bo z innego boku jak skakałam, to ją po prostu przesuwało. Dobra, ja już wiem, słuchajcie, o co chodzi. No i teraz idziemy na górę z powrotem. Tak. No kurwa. Tylko teraz pytanie, w jaki sposób? No ja tu tak lamię, że po prostu pytanie, to jest tragedia. Pytanie, jak mamy się wrócić? Jak chcesz się wrócić? Nie wiem, na razie ja jeszcze raz te przyciski muszę wcisnąć. Zaraz pomyślę. Dobra, to pójdę standardową drogą, po prostu nie będę ja kombinować. Chyba na dół zeskoczę, no, nie? Ja tak zrobiłam. Ale tu nie trzeba tej czasówki jeszcze. No a i nie. Aniu, jak będziesz na tym łańcuchu, no to później na manki i z manki opuścić się na łańcuch kolejny. I dopiero będziesz mogła naprzeciwko jakby dostać się do tych przycisków. Wiesz, co chodzi, nie? No ja muszę wrócić teraz tam na górę jakoś. No ale mogłabyś skoczyć. Dobra, zobacz. I moim zdaniem to się podpali i w tym momencie będziemy mogli podpalić całą pochodnię, tak. Okej. Tak jest i to się teraz jara. Ja muszę tam wejść najpierw. I to było tym łańcuchem, tak? Obniżało się, tak. Ale głupie było to opuszczanie się z manki na ten łańcuch, bo to mi nie chciało pyknąć. Nie ma tak wskoczyć do... No, dobra. Bulawy. No, ale... Mam problem, że ja skaczę z tego łańcucha, to nie chce się ruszyć czasami. Do tak? No. Tak po chwili ma takie spowolnione jakieś, nie wiem. A gdzie było to zejście takie tu? Dobra. Tylko proszę cię, nie podpal się tu. No dobra, i teraz z ekwipunku, może flarę chciałem powiedzieć. No, cześć. Bierz to. Dobra. I gdzie to było? Skąd my przyszliśmy? Tu jakoś z tej strony chyba. Jak tam, Aniu? No, jestem na drugim łańcuchu. Dobrze. No i teraz to na wprost, masz dwa przyciski. No. Tylko ja mam nadzieję, Aniu, że ty rozwaliłaś, jak żeśmy wypłynęli, tam co te małe pająki były, nie? Takie deski. No,
Chyba nie. No właśnie. No bo jak nie zestrzeliłaś, to będzie kapa. Tak, bo... Znaczy, na razie niech sobie to robi, nie? Tylko będzie po prostu się musiała wrócić, żeby znowu podpalić pochodnie. Bo tu były takie deski, za tymi deskami dopiero się podpala pajęczyna. A żeby te deski rozwalić, to musisz broń wyciągnąć, nie? Więc jak przyjdziesz tu z podpaloną pochodnią i wyciągniesz najpierw broń, to ona ci wywali tą pochodnię. Tak, w sensie, że schować... Jezu. Że schowa ci, no, do ekwipunku ją jakby, nie? No, rozumiem. No dobra, mogę wywalić tą pochodnię już teraz, DSO? Tak. Dlaczego tak się wydarłaś? Nie mówisz, że pająk. Właśnie, nie, jest czasówka. I jest, spada na ciebie kula, mój drogi. O jest. I jest lawa. Ale to ja mam czekać na Anię, czy robimy jeszcze to? No bo od razu się jakby zapala cutscenka i od razu wszystko się zapada. No mam cutscenkę, no mam. No kluczyk jest, tak? Tak, i cutscenka ci się zapali i od razu jest cutscenka, zapada się wszystko. Ja pikole, no widzę to podłoże, takie jest, no. Niestabilne. Nie zapisałam tego. AAAA! No deseo, ty pindo! Ja pierdzielę, to zajebista kula, zajebiste rozkładanie! Boże! Dostanę szału! To nie jest horror, kuźwa! Aż się... Posrałem! Nie! Zapowietrzyło! Leci mi kuźwa po nogawkach! Ale wam powiem jeszcze lepszy hit, kuźwa! Jeszcze lepiej mnie DSO załatwiła ostatnio! Jak Ania teraz tu idzie, to wam opowiem sytuację. Wysyłam jakiś filmik i piszę podgłośnij sobie na full, nie? No i słuchajcie... To na grupie wysłałam. Tak. Musicie podgłośnić, ale weźcie się, skupcie i podgłośnijcie, bo ja dalej nie wiem, co tam się odwaliło w ogóle. Tak. Dokładnie. I słuchajcie, ja siedzę sobie, nie? I odpalam sobie to i tak patrzę, tam było ciemno na tym filmiku. Nie dałem sobie oczywiście na full, bo posłuchałem się DSO. Przykładam ten telefon do mordy, bo oczywiście ciemno i chciałem zobaczyć, co tam jest w oddali. No i słuchajcie, po 5 czy tam 6 sekundach wyskakuje na was jakiś potwór i normalnie aż tak się zestresowałem, że wywaliłem telefon z ręki, nie? No po prostu tak mnie załatwiła DSO. No tak, no, oczywiście, wszystko moja wina. No zaufać to, DSO, nie? Że coś to nie ja takie wyślę. Filmiki straszne tworzę. Ja tylko wysłałam to, wiesz, mógł być misklik. O Boże, dobra, gdzie tu teraz się idzie? Jest więcej... Dobra, ja ciebie nawet nie pytam. Chciałem się zapytać, czy więcej pająków, ale... To nie ma sensu. To nie ma sensu, dokładnie. Co to jest? I co, Aniu, miałaś rozwalone? Te deski? Nie, nie. Wróciłam i rozwaliłam, tylko... Okej. Okay. Jak ja mam zaraz podpalić tą pochodnią? Ale w sensie... Czekajcie, bo mam kastankę. No bo mówicie, że ta pajęczyna jest do podpalenia, tak? No. Tak. No, to gdzie mam podpalić pochodnię? No, musisz z powrotem wrócić tam do tego poprzedniego pomieszczenia, co podpaliłaś, co wrzuciłaś w lawę, ten taki... No taki cuś. Aha. Wrzucałaś to w lawę w ogóle? Nie. A, okej, okay, bo tam był taki na, wiesz, wisiało na takim łańcuchu. No wiem. No i jak otworzyliśmy sobie tą zapadnię, to tam była lawa i teraz trzeba było wejść tam na samą górę. Mhm. Ten łańcuch tam było do przeciągnięcia użyć i zjechało to na sam dół i się podpaliło. Ale to w sumie i tak dobrze, że wróciłaś, bo i tak musiałaś tu zestrzelić sobie te deski, nie? No. Jezus Maria, nie no, klimat tego customu mnie rozwala. Pająki jakieś. Podziemia, kuźwa. Poczekajcie, bo ja mam cały czas cutscenkę. Okej. Okay. Ja sobie potem zrobię cięcie, bo to jest bardzo długa cutscenka. No to ja też tak zrobię, tylko muszę dojść do tego. No, this isn't a Christmas fairy tale after all. No spoko. Happy cola. No przynajmniej Lara coś mądrego powiedziała. Chociaż raz. A, bo my się... Nie, wróciliśmy się? Ja nie rozumiem, gdzie ja jestem. Jak coś, to mamy 30 minut. Okej. Okay. No to myślę, że też sobie będziesz mogła odpalić tę cutscenkę. Okej, okay, mam tą cutscenkę. A
A, mamy hełm. Mhm. Jak uratowaliśmy tego gościa. Ale spoilery tu lecą, ja jeszcze jestem w trakcie cutscenki, nie jest uratowany. Się blokuje o te wszystkie dokumenty. It appears that the legend of the witch isn't just a Christmas fairy tale after all. You are half possessed, on your way to becoming one of them. Them? Who? The creature? The witch and her followers, I mean. I fear they will be much harder to escape from. That creature was only the advance guard. I don't remember. I was exploring and then blood red. That's all I can recall. It was time to convert you, actually. Never mind. We should return to the library. Marianne is all alone. Marianne? That reminds me. I found this headpiece. It's the last fragment of the armor. Taką długą macie tą cutscenkę? No masakra. Tak. Ja, pitole. That's it? Nothing? It feels like a regular armor. Unless in the dungeon. I found a key that looks as if it might fit the lock on the book that Noah found earlier. It's as if it's a mystery that's been scattered across the far reaches of this castle. A to ta Dziunia się przebrała chyba w ten armor, nie? Tak. Ale jakby... Yes, and I'm willing to bet that whatever's in that book, it's important. Something she wouldn't want us to know. Ja myślałam, że coś się stanie, że te klapy nam się tutaj zrobią do góry, a tu nic. Dziękuję. Że tutaj to coś da. Jak tam, Aniu? No, próbuję się stąd wydostać. Tam masz taką, ten, wyciągasz taki klocek, właśnie nie? Klocek. No. Aha, masz do wyciągnięcia. Tak, tak, trzeba go wyciągnąć z jednej strony, później przepchać z drugiej i jakby obejść go dookoła, żeby przejść. A to już zabiłaś te pająki? No. Nawet się nie przestraszyła. Jak już wysłałem ci, robisz taki alert, że ciężko jest być szokowanym. Robisz taki alert? Ciężko jest być szokowanym. A, dobra. No to tu sobie zrobimy, myślę, cięcie, jak już te obrazy da się zrobić do góry. Wiecie, gdzie jest wajcha do tego? Tam, gdzie to czołgane nam się otworzyło, jak tą pochodnię podpaliliśmy. Zaraz w drodze do biblioteki. To tam, jak się przeczołgacie, to jest dźwignia i ona nam w końcu daje te obrazy w bibliotece do góry, żeby nie można ten globus przepchać. Ale myślę, że nie będziemy go już pchali w tym odcinku, tylko właśnie po cutscence, po tej dźwigni sobie zakończymy. Czyli ja jeszcze mam iść po cutscence do tej dźwigni, tak? No tak, tak, tak. Dobra. No teraz jest... ja mam cutscenkę. Ale mega no to cisza.
Dobrze. To dziękujemy wam bardzo serdecznie za ten odcinek. No i co? Słyszymy się następnym razem. Była ze mną Ania. Byłam. I była Desełko. Byłam. Trzymajcie się.